Środa Popielcowa jest to pierwszy dzień Wielkiego Postu. Jest to dzień pokuty, przypadający 40 dni przed Wielkanocą. Tego dnia kapłan posypuje głowę popiołem, czyniąc znak krzyża i mówiąc jednocześnie: pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz, lub nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię, co ma przypomnieć człowiekowi o kruchości jego życia i nieuchronnej śmierci. Tradycja posypywania głów popiołem na znak pokuty pojawiła się w VIII wieku, natomiast w XI wieku papież Urban II uczynił go obowiązującym zwyczajem w całym kościele. Wówczas postanowiono, że popiół będzie pochodził z palm poświęconych w niedzielę palmową z ubiegłego roku. W środę popielcową obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, od 14 roku życia i post ścisły między 18 a 60 rokiem życia, czyli ograniczenie ilości posiłków do 3, jednego do syta oraz 2 skromnych. Tak więc przy zaczynającym się w środę 40-dniowym poście należy wspomnieć święto, które z postem ma niewiele wspólnego. To święto wszystkich tych, dla których pączki i faworki są daniem dnia i można je jeść w dużych ilościach, zważając jednak, by nie przesadzić. Jaworskie cukiernie w Tłusty Czwartek przeżywały prawdziwe oblężenie, a produkcja słodkości rozpoczęła się już dnia poprzedniego. Tysiące pączków przygotowanych na wiele sposobów znalazło swoich amatorów. Nie brakowało smakorzy, tych z marmoladą, bitą śmietaną, alkoholem i wielu innych. Jaworskie placówki medyczne na szczęście nie odnotowały ofiar Dnia Pączka. Wszystkim smakoszom życzymy wytrwania przez 40 dni postu, który się rozpoczął i na szczęście do kolejnego tłustego czwartku już mniej niż 365 dni.